Opada. Może zacznę. Nazywam się Grzegorz Kraszewski. Wpadłem tutaj z sąsiedzką wizytą z Białegostoku. Prezentacja moja będzie troszeczkę kilkuwątkowa, można powiedzieć, bo przede wszystkim winien jestem małe wyjaśnienie. Miało być o Amidze, a tutaj, jak Państwo widzicie, stoi taki sprzęt z charakterystycznym świecącym jabłcem. Nie jest to oczywiście Amiga, mój Boże. Natomiast jest to jeden z komputerów, na których działają tak zwane systemy post-amigowe, czy też neo-amigowe, jak to niektórzy nazywają. Ponieważ system Amigi jest tak fajny i tak fajnie się pod niego programuje, tak fajnie się go używa, że fani tego systemu nie chcieli się pogodzić z bankructwem firmy Commodore w roku 1994 i pomimo tego, że oficjalnie ten system przestał się rozwijać wtedy, grupy fanów postanowiły przejąć sprawę we własne ręce i rozwijać ten system dalej, z tym, że oczywiście system to jedno, a sprzęt to drugie. Wiadomo, że postęp w dziedzinie sprzętu jest też ogromny i klasyczne Amigi, no tak jak tutaj widzieliśmy, też stwarzają coraz więcej problemów, a poza tym chciałoby się, żeby ten system, no wiadomo, pracuje na szybszym sprzęcie, ma większe możliwości. O ile rozwijanie systemu operacyjnego nie jest jakimś specjalnie trudnym przedsięwzięciem dla grupki osób, chociażby przykład Linuxa o tym świadczy, o tyle wiadomo, że produkcja nowego sprzętu już prosta nie jest, na pewno też nie jest tania. W związku z tym pojawiła się dość oczywista koncepcja wykorzystania sprzętu firm trzecich ze względu na to, że z powodów historycznych i też częściowo trochę emocjonalnych systemy Amigowe jako następcę procesora oryginalnych Amig wybrały procesor PowerPC. To niezbyt popularny obecnie, trzeba to przyznać. Natomiast był sprzęt z PowerPC, był produkowany właśnie przez firmę Apple i stąd ten właśnie PowerBook tutaj na stole. Działa na nim jeden z właśnie z tych systemów nowoamigowych, całkowicie przygotowany przez hobbystów, czyli system Morphos, zapewne znany części z Państwa. I to by było tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tej zagadkowej obecności PowerBooka tutaj. Przechodząc natomiast do sedna sprawy, jeżeli mówimy o amigowej muzyce, no to nieodłącznie kojarzy się to z programami typu Tracker, na których to programach muzyka amigowa była tworzona, dana jest tworzona. Skąd to się wszystko wzięło, skąd zaczęły się trackery? W zasadzie można powiedzieć, że jest to już sprawa komputerów 8-bitowych. Ze względu na ich ograniczone możliwości programowanie układu dźwiękowego odbywało się poprzez wysyłanie jakichś tam cyferek bezpośrednio do jego rejestrów. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby te cyferki, ponieważ one są wysyłane w regularnych odstępach czasu, w rytmie muzyki, to można by zrobić jakiś taki edytor, który będzie pokazywał tabelkę tychże wartości i będzie można te wartości edytować, później puścić to sobie, widzieć jak się te wartości po kolei przesuwają. No w komputerach 8-bitowych były to po prostu jakieś tam tajemnicze parametry generatorów dźwięku, znane tylko w tajemniczonym. I osoby, które tworzyły muzykę na komputery 8-bitowe, musiały być w zasadzie jednocześnie muzykami i programistami. W momencie, kiedy pojawiła się Amiga, sprawa się troszeczkę zmieniła, ponieważ jako jeden właściwie z pierwszych, chyba można powiedzieć, że pierwszy popularny komputer, który pozwalał na granie muzyki tak zwanymi samplami, czyli po prostu próbkami dźwięku. Nie było to sterowanie jakimś tam generatorem, piskaczem, jak mówią złośliwi, tylko można było te próbki dźwięku, no po prostu zaczynało to brzmieć faktycznie jak prawdziwe instrumenty. No i idea trackera tutaj świetnie pasowała do tego, z tym, że pierwsze trackery, podobnie jak przy 8-bitowych komputerach, tak przy Amidze,
że tak powiem, konstrukcja całego trackera była determinowana przez możliwości sprzętowe komputera. A tutaj Amiga oferowała 4 kanały dźwięku 8-bitowego. 8 bitów to jest rozdzielczość tych próbek dźwiękowych, które mogły być emitowane. No i częstotliwości próbkowania, że tak zarzucę już trochę techniką, były w pierwszych Amigach mniej więcej do około 14 kHz, czyli nie była to jakaś jakość hi-fi, ale w porównaniu z komputerami 8-bitowymi to naprawdę był skok jakościowy. Dobrze, był to jakiś skok jakościowy. I pierwszym programem, który zyskał, powiedzmy, popularność, był program Sound Tracker. To jest program, o ile dobrze pamiętam, z roku mniej więcej 87, czyli już 2 lata po wprowadzeniu Amigi na rynek coś takiego zaczęło powstawać. Natomiast jego następca, zwany ProTracker, no można powiedzieć, że stał się programem kultowym i dominującym, jeżeli chodzi o tworzenie tego formatu. W tej chwili właściwie moduły w formacie ProTrackera można otworzyć na wszystkim dosłownie. Także no to jest coś takiego w dziedzinie muzyki trackerowej, to jest coś takiego jak MP3 w dziedzinie muzyki, powiedzmy, słuchanej powszechnie. Czyli taki właściwie wszystkie programy, które usiłowały w jakiś sposób być następcami, czy też naśladować ProTrackera, odziedziczyły jego wygląd, jego sposób obsługi, jego podejście do całości. I takim też programem jest program DigiBooster 3, którego mam przyjemność być autorem. Ponieważ macie Państwo przed sobą raczej bardziej programistę niż muzyka. Owszem, popełniłem kilka dziełek przy pomocy zarówno ProTrackera, jak i też programu Octavet, o którym też być może za chwilę wspomnę, ale no przede wszystkim stworzyłem. No, można powiedzieć, w zasadzie od zera napisałem właśnie taki program typu Tracker, który tutaj widzimy, znaczy Państwo widzicie, ja to też widzę u siebie na ekranie, jego interfejs. On wygląda troszeczkę inaczej niż ProTracker. Prawdopodobnie na tym obrazie z kamery to szczegółów drobnych nie widać. A czy dałoby się ostrość ewentualnie na kamerze podstroić, co można ludzie widzieć? Pewnie by się dało, tylko problem jest taki, że osoba, która kręci kamerą, nie widzi, co ustawia. Poza tym, nie wiem, czy obsługa tej kamery. Ale to nie chodzi o kamerę, to nie jest. Ale, szybko,